Za nami Savage Jill, Rybomania 2016, a z nami Wojtek Krzyszczyk. Wojtku, słuchaj, firma nam bliska, no bo wiadomo, na Sławskim Jeziorze krąży Sebastian Mazur, twój kolega. A powiedz nam, wykorzystując twój wizerunek, powiedz, co Savage Jill przygotowało i czym zaskoczy klientów w 2016 roku? Witam was serdecznie z Poznania. Kolejne targi i oczywiście kolejne nowości. Firma nie zwalnia w konstruowaniu przynęt na podstawie skanu naturalnej ryby. W tym roku także mamy w ofercie przynęty zrobione właśnie w taki sposób. Jest to seria odzorowania płoci 3D Roach w trzech modelach. Lipster, Jackster i Schlein Glider. Idealne odzorowanie płoci, trzy różne przynęty, trzy różne prace. Mamy także nowość Hydryk Pajka, odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, którym pajk z ubiegłego roku bardzo się spodobał. W tej chwili dwie wielkości, 25 i 17 cm długości, wymienne ogony, rewelacyjny wygląd i jak zwykle rewelacyjna praca. Słuchaj, z punktu widzenia wystawcy, z punktu widzenia człowieka, który się obraca w świecie wędkarskim, powiedz takie swoje doznanie, co myślisz o targach Rybomania 2016 w Poznaniu? Jak ty znajdujesz te targi? Ja jestem na targach, ponieważ współpracuję tutaj firmą Savage, natomiast targi z roku na rok widać ich rozkwit. Jest coraz więcej wystawców, także odwiedzających ludzi jest coraz więcej. Jak głosi hasło reklamowe, sezon zaczyna się właśnie w Poznaniu. Dlatego mówię, zapraszam tutaj wszystkich już za rok, a także w marcu do Sosnowca, gdzie też będzie stoisko Savage, duże akwarium, masę pokazów. Słuchaj, gdybyś miał wybrać jeden produkt, który w 2016 będzie największe laury święcił, co byś wybrał? Mam nadzieję, że chodzi o produkt firmy Savage. Oczywiście. To będzie na pewno Hydryk Pike. Wojtek Krzyszczyk, Rybomania 2016, Savage Jill, byli naszymi gośćmi. Dzięki piękne. Dzięki, do zobaczenia w Sosnowcu.